Trzy osoby zginęły przez twoją wystawę. Podpisałeś życzenia. Czuję oddech tamtych na swoim karku. Oni wszyscy podpisali życzenia. Wiedzieli, w co się pakują, to byli zgodni dorośli. Najnowsza wystawa Ruiza Duchampa była według niego jego największym dziełem. Wow i idź się zabić. Instalacja, którą budował łącznie 5 miesięcy, była jego hołdem dla głupoty. Przeszedł wiele, by uniknąć odpowiedzialności, a i tak był atakowany przez faceta. To było niedorzeczne. Chcą, byś się pozbył ospy. Jedną z najpopularniejszych części Wowie było Dziabnij się igłami. Było to zwykłe otwarte pudełko z igłami zawierającymi najbardziej złośliwe choroby i mordercze trucizny znane ludzkości. Tak właśnie umarła jedna osoba, samowolnie kując się śmiertelnymi dawkami wszystkiego. Nie zaryzykuję utraty integralności wystawy przez wzgląd na durniów. Będziesz musiał, i ostra też muszą zniknąć. Najgłośniejsze w całej hali. Wsyć swoje pacle w ostrza numer 1 do 5. Były zwykłymi, obrotowymi piłami tarczowymi zrobionymi ze stali węglowej. Zostały pomalowane na jasne kolory, podstawowe, ale poza tym były całkowicie normalne i mogły z łatwością uciąć dłoń. Dwie dłonie zostały dobrowolnie odcięte przez krytyków. Wszędzie są ostrzeżenia. Chodzi o to, aby umieścić ludzi przy łatwym do uniknięcia, ale realnym zagrożeniu. Jeśli to zrekontekstualizujesz, stanie się bezwartościowe. To za mało. Tańczysz jak ci facet zagra. Próbuję uratować ludziom życie. Próbujesz ratować idiotów, którzy pchają palce w cholerne piły. Nazwa mówi, by to robili. Kurde, dobrze, że nie nazwałem niczego. Skocz z mostu. To by była katastrofa. Każdy fragment wystawy został zaprojektowany, by zabić lub w najlepszym wypadku śmiertelnie zranić. Ruiz bał się tylko sytuacji, w której jakiś wyjątkowy idiota użyje jej, by zabić lub w najlepszym wypadku śmiertelnie zranić inną osobę. Na szczęście to się jeszcze nie wydarzyło. I tak już zebraliśmy ci C4. Co? Jeszcze nikt nawet nie użył wciśnij guzior dla fajerwerków. To kompletnie purytańskie. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Nie możesz odpieprzać takich rzeczy w mojej galerii. Niszczysz wizję. Widziałeś przecież. Praca została zrekontekstualizowana. Policja nie dyszała mi w mój jebany kark. Musisz uczynić to bezpiecznym albo wynoś się stąd. Żałuję. Wiesz, że to uwielbiam, ale ludzie są na to za durni. To jest cel pracy. Jeśli jesteś zbyt durny, by nie wiedzieć, że nie wolno siadać na krześle elektrycznym i ciągnąć za wajchę, to twoja wina. Ich krew to moje płótno. Wiem, rozumiem, ale weź to gdzieś indziej. Wybacz. Ruiz był rozczarowany. Przeszedł przez swoje ulubione pomieszczenie, mijając pudełko pigułek z cyjankiem z napisem uzupełniające, proszę wziąć jedną. Przeszedł za gilotyny z automatycznym odliczaniem. Spojrzał pasywnie za tutaj pobaw się tymi nożami. Miał jeszcze coś, co trzymał na wyjątkowo rozczarowującą okazję. Zamknął hermetyczne drzwi i odetchnął powoli. Wszyscy byli idiotami. Kto to rozumiał? Nikt. Kto tak naprawdę to rozumiał? Nikt. Gdy przekręcił pokrętło, ciekły azot spryskał jego skalp i ciało. Jego ostatnie myśli wymówiły, że to nie ma znaczenia. Chociaż on to zrozumiał. On naprawdę to zrozumiał. I to było wszystko, czego potrzebował. Weź prysznic, być cool.